No hej, cześć, siemaneczka wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku jakże lubianej serii z gry Pokémon Unbound. No i słuchajcie, jesteśmy w mieście z meteorytami, no i musimy raz załatwić jakiś wrogi gang, uratować jakiegoś gościa, a dwa iść po kolejną już odznakę. Tak więc spróbujmy, strzelcie lajka, subskrybujcie, jak jeszcze tego nie robicie. A ja wam powiem, że napisaliście mi o fajnej rzeczy, o której nie wiedziałem. Słuchajcie, jak mamy opcję, to mamy tutaj Battle Options i tutaj jest w ogóle, słuchajcie, ten doświadczenie. Może być tak, że tylko Pokémon, który walczy, dostaje expa. Może być tak, jak miałem Exper, ale jest jeszcze Caped Exper. I to jest tak jakby, słuchajcie, że można expić, ale chyba exp nie jest do określonego levelu. Czyli na przykład jeżeli na sali, powiedzmy, są 26 levele, to gra nie pozwoli nam przekroczyć tego, jeżeli chodzi o kolejną salę. Więc bardzo fajna opcja, przyznaję, podoba mi się. Natomiast, słuchajcie, patrzycie na Pokémony i widzicie pewnie już co nieco. Oczywiście, że widzicie, na pewno widzicie. Słuchajcie, nowości. Okazało się, że w nocy w trawie występuje on. Handower, dokładnie, Cerber, tak się nazywa, on dołączy do naszej drużyny, ja czekam aż stanie się Handumem, tylko szkoda, że ma naturkę zmniejszającą specjalny atak, ale za to speed ma podwyższający, więc no nie jest źle, a tak to Seba, Summon, Zorro, Raptor oraz Gojira, no więc całkiem ciekawie, skład taki pod salę typu mrocznego ustawiony, zobaczymy co z tego wyjdzie. Idziemy, no i właśnie jeżeli tutaj, co nas tutaj czeka tak właściwie, oho, już widzę co nas tutaj czeka, dzieciak, a co, że co dzieciak, masakra ten team Emboara, wydaje się być ciekawy, Tepig, wiecie co, tak się zastanawiam, no bo Tepig jeszcze nie miał, zatruł mnie, no nie wierzę, Tepig jeszcze nie miał typu walczącego, więc możemy go śmiało bić. Kurczę, głupia trucizna. Salandit. Okej, Salandit. Dobra, Seba, wchodzisz tym. Spróbuj od fake auto zacząć. Dobry start jak zawsze. Ale w sumie to ty nie masz tutaj nic jakiegoś super dobrego, ale radzi sobie. Najważniejsze, radzi, owszem. Dobra, zanim trucizna mnie całkowicie wyeliminuje, to lepiej się podleczmy. No widzicie tutaj z tym teamem Emboara może być ciężko. No dobra, to co? Ej, a jak dam go Jirę, zaraz zobaczymy właśnie, czy on będzie expił, co nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Cross Poison, za dwa Poison Gemy? Ale nie mam Poison Gemów, no właśnie, no to jak, co, o co chodzi, dlaczego? A ty to kto? Ja, myślę, że możesz sobie tutaj wchodzić i zadzierać z Black Emboarami? No, tak właśnie myślę, gościu, tak właśnie myślę. Numel, okej. Dobra, chwila prawdy, słuchajcie, patrzcie na doświadczenie, zobaczymy, czy on coś dostanie. O kurcze, jeden doświadczenia, ma zablokowane. On już wcześniej wbił wysoki poziom i teraz jest zrobione tak, żeby, widzicie, nie expił za bardzo. Kurcze, cwane. No dobra, no nic, Cerber, wchodzisz tym. Chociaż ty tutaj to za dużo też nie zdziałasz, a trucizna, no niestety, zdziała na ciebie dużo. Dobra, słuchajcie, Raptor, wchodzisz i... Po prostu pek, dobra, wystarczy. No widzisz. You leech. Dobra, możecie mnie wyzywać, możecie być chamscy, ale ja sobie radzę i to najważniejsze, haha. Dobra, czekajcie. Teraz właśnie pytanie, bo jeszcze mówiliście, że powinienem sprawdzać kamienie? I rzeczywiście! Ej, Stardust, przecież to jest, wiecie, to się sprzedaje za grube pieniądze, no fajnie. Fajnie, coś jeszcze? Starpis, jeszcze droższe. O kurcze, dobra, ej, naprawdę, sprawdzajmy kamole, bo drogocenne są tutaj, zdecydowanie. Dobra, gdzie tu są jeszcze kamyczki? A te? Tutaj nic nie ma. O, Yellow Shard, okej. No dobra, a tutaj jest... nic nie ma. No dobra, widzicie, to muszę dokładnie się wszystkiemu przypatrzeć, bo to aż głupio byłoby pominąć, jak tutaj takie dobre rzeczy występują. A tutaj... To jest po prostu jakiś tajemniczy kamień, okej, tutaj więcej tajemniczych kamieni, ale z tymi niektórymi nie mogę wejść niestety w większą interakcję i szkoda niestety, No ale dobra, wiecie co, wchodzimy dalej. Na pierwszym miejscu jest Gojira. No dobra, to może zmienimy. W sumie to większość moich Pokémonów teraz expić nie może, więc słabo.
Dobra, serwer, wchodzisz ty. Oho, jest ich więcej. Wiesz, kim jesteśmy? No, raczej, że wiem. Raczej, że wiem, raczej nie inaczej. O nie, zmniejszył mi atak. Ej, no nie mogę, słuchajcie, czy nie zatrują mnie za każdym jednym razem? No przecież ile można, ile można? Dobra, Cerber, ty musisz się wycofać. Ty nie możesz walczyć, bo to nie dla ciebie. Po prostu nie dla ciebie. Seba, potrzebujemy cię. Fake out, a potem baw się po prostu z paybackiem, no. Na trujące Pokémony to chyba najlepsze, co mogę. No nie, znowu trucizna zrobić. Numel. Masakra, Raptor, wchodzisz. Masakra, a wiecie co? A może bądźmy, o, cwani i rozrzućmy Toxic Spikesy. Aj, rozwali mnie, okej. Okay. Musiało się to tak skończyć. Gojira, wchodzisz tym. Bulldozer, dziękuję, tylko że wy expa nie dostaniecie. No, tylko niektóre Pokémony dostaną. Więc widzicie, to jest właśnie ten plus minus, czy mieć aktywny ten, tą umiejętność, znaczy no, tą opcję do expienia, czy też nie. Dobra, bulldozer. Trzeba się tak naprawdę zastanowić nad tym tak dość mocno, głęboko, czy powinienem mieć, czy nie, czy to jest bardziej ułatwienie, czy na razie właśnie takie pogorszenie, że o, tutaj nagle mam już trzy Pokémony, które niestety, ale nie będą expić. No, to jest takie do rozważenia, zdecydowanie, zdecydowanie. Ej, dobra, bo ja tutaj z tyloma walczyłem, ale kto tu jeszcze? A ty? Okej. A, on... O kurczę, słuchajcie, ten koleś, jeżeli dobrze zrozumiałem, to czy on nie kopie tak jak ci goście w Pokémon Sword and Shield? Zaraz zobaczymy. A nie, to jest takie kopanie. Okej, słuchajcie, lubię te gierki. Bardzo lubię te gierki kopania, bo... Jeżeli nie widzieliście u mnie serię, w której było mega dużo kopania, czyli Brilliant Diamond, no to tam to się nakopaliśmy. Dobra, i teraz tak. Ja to wolę od razu kopać w taki sposób, dokładny. O, o, o. Bo ten kamyczek to nie jest za cenny, ale może się nadać. Dobra, jest i drugi. Teraz tylko, czy uda się coś więcej? Tutaj trochę sobie tak ułatwimy. Nie. Zawsze znajdowanie tej ostatniej rzeczy jest najtrudniejsze, ale dobra, mamy. I powinno się udać to wykopać. No zaraz zobaczymy, czy na pewno się uda. Okej, mamy wszystko. Równo przed czasem, zobaczcie, idealnie. Everstone i dwa razy Hardstone, czyli średnio, no ale okej, niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Dobra, jak coś to mam go znaleźć, no okej. Z tobą walczyłem, jest tu niebezpiecznie, powiadasz, no raczej nie inaczej, ja tu jestem, to wiadomo, że jest niebezpiecznie. Ej, gościu! Dobra, nigdy się nie zatrzymujecie, mówisz, nigdy się nie poddajecie. Okej, a co tu się dzieje? Ej, o co tu chodzi? W dwójkę będziecie się walczyć? O kurczę, dobra, słuchajcie, zamierza pokazać mi, na co stać ten ich złowrogi team. O kurczę, ej, ale jak on wygląda, masakra, Black Emboar James. Dobra, ma Koffinga, ciekawie, ciekawie. Dobra, Firefanga, nóż go poparzę. Trzymajmy kciuki, że uda się z poparzeniem wlecieć. O nie, Poison Gas, biedny Cerber, ciągle tylko jest zatruwany. Dobra, przynajmniej go poparzyłem, więc tyle dobrego, ale... No właśnie, trucizna zrobiła swoje, więc no, troszkę szkoda. No ale dobra, nie panikujmy, nie panikujmy. Seba, ty w takich momentach wchodzisz i działasz. Fake out. Okej, bardzo dobrze. Fake out swoje robi. A może spróbuj z tego, wiecie, podwyższymy sobie atak, jakby dało radę. To dużo nie bierze, ale... No nie, no jeszcze zatruł mnie, no jak możesz. Dobra, dobra, no nic się nie stało, nic się nie stało. Salandit. Dobra, nie zmieniamy. Dragon Rage, o mój Boże, najgorzej. Przeżyję, ale co to za życie. Jestem na kolejnego jednego hita. No dobra, no niestety tutaj to już właśnie nic nie wskuramy. Dobra, wiecie co, to jest moment, żeby Gojira wyszła i Gojira porobiła. Boże, to znowu Dragon Rage. Takie dwa Dragon Rage i jestem martwy, ale dobra, ziemny cios załatwi sprawę, zdecydowanie. Brawo, Salandit wyeliminowany. Pignite, a czyli tu jest już ewolucja. Ciekawe, czy będę szybszy, o Boże, nie. Błagam dwa razy, błagam dwa razy, błagam dwa... Dobra, dwa razy też wystarczy. 27 level. To chyba nieuczciwe. No ale dobra, okej, nic się nie dzieje. Czekajcie, dajmy sumą. Dajmy fake outa. On niestety już ma typ walczący, więc nie ma co używać z knock-offa. Przywal z Force Palma, a nóż, słuchajcie, sparaliżuje.
Sumo, trzymam za ciebie kciuki. W sumie jest w ogóle po ewolucji, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale tak, ewoluował już w Hariyamę. Więc pokładam w nim wielkie nadzieje. Dobra, Force Palm, piękny atak, brawo. Dobra, kto kolejny? Grimer. Dobra, Grimer też taki trochę niebezpieczny. O kurczę, i to jeszcze Alolański. A to nawet może lepiej, że Alolański. Dobra, to wiecie, on ma jeszcze typ ciemność, ten double kick nawet coś tam robi. Tragedii nie ma. Dobra, Sumo, wchodzisz ty i w tym momencie fake out na dobry start. No i Force Palm załatwia sprawę i GG, mamy walkę z głowy. Aż dziwię się, że Boara nie mają, tylko Pignite'a. No ale dobra, najważniejsze, że wygraliśmy. Nie jestem taki zły, mówisz? Teraz nazwa teamu to będzie Black Judy. Nie wiem, czy to dobra nazwa, ale okej. Okay. Masakra, serio? Black Judy, brzmi świetnie. Da, my bro. Masakra. Pójdzie ze mną. Co tu się dzieje, słuchajcie? Można powiedzieć, że tutaj działa prawo dżungli. Pokonałem ich i stałem się ich nowym przywódcą. Nie chciałem tego, ale spoko. Okej. Okay. A, to jest ten brat, no proszę. Jesteś moim bratem, czyli zaraz on jest bratem jego? Lole. Masakra. Masakra, okej. No raczej nie ma co się przejmować tym braciszkiem, serio. Nie wygląda na gościa, którym się trzeba przejmować, zdecydowanie nie wiem. No sorry. Masakra, no ale dobra, czemu nie. Tak, zmieniliśmy nazwę z Black Embarów na Black Udiego. Po nim. To jest nowy start. Masakra. Black Udi i ja przeprowadzamy się do Anti-City? Okej. Jakiś tam stary team uciekł z miasta i oni chcą zająć ich miejsce. Terror Granbull czy coś takiego, boże, ale ksywym. Masakra, mój team teraz, wiecie, mój gang przejmie to miasto, co tu się dzieje? Ta, ale James, nie możesz zostawić mnie samego. Myślałem o tym, żebyś został jednym z nas. Ale nie może być ktoś tak słaby w naszym teamie. Co? Zadecydowałem, że pozwolić Judiemu dołączyć? Witaj w czarnych Judich. Tak to chyba muszę tłumaczyć. Każdy z nas ma rower, a więc weź go. Masakra, i teraz już dostaje rower. Znaczy tak, właściwie to motorbike, czyli motocykl taki bardziej. O kurczę. Dobra, mogę jakieś turbo boosty aktywować. Wow. Co tu się dzieje? Ta, przepraszam za nas za to wszystko. Czemu nie? Masakra, co jest granem? Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nie pytajcie się. I dostaję Tiema za fatygę, za to, że tutaj starałem się pomóc, co też bardzo miłe. Nie no, super, cieszę się. I zobaczcie, mamy 3 misje ukończone. Cóż tu się stało? Cóż tu się stało? Tak, jak spotkam brata, to mam powiedzieć, że on się dalej o niego martwi. No dobra, dobra, będę pamiętał, postaram się. Natomiast słuchajcie, sprawa jest taka, że w tym momencie, tak naprawdę, to my musimy już iść na odznakę numer 2, na salę numer 2, tak dokładnie. Dobra, Seba, ty to będziesz na pierwszym miejscu, wierzysz, że się sprawdzisz. Tylko kurczę, właśnie minus jest tego taki, że Zorro na przykład nie expi, co nie? No właśnie, no bo na przykład on nie może niestety dostać kolejnych leveli, żeby stać się w przyszłości Lucario. No nie, no musimy wygrać tutaj na sali i potem się dopiero martwić. No cóż, jak tu jest ciemno, masakra. I co ja muszę zrobić? Crater Town Gym, dobra. Dostanę Fresh Water, co mnie cieszy. Jest typ ciemność, dobra. Tak, i mówi nam, że najlepiej mieć Pokémony walczące, Robacz albo Ferym. Dobra. Wielu tutaj trenerów ma jakieś negatywne emocje. Okej. Okay. I te emocje są jakby w powietrzu i ranią nas co chwilę, masakra. Czyli tylko cios Pokémony typu ciemność, psychiczne i duchy. Albo Pokémony ze specjalną abilitką Magic Guard, Unaware albo Oblivious nie otrzymują damage'a. Dobra, mamy Handauera, mamy Sebę. Może damy radę, nie wiem. Oni nie będą dobrywać, bo mają typ ciemność. Masakra, Vega to lider. Okej. Okay. Masakra, to może być ciężkie, powiem wam, naprawdę.
Tak, czyli za każdym razem jak pokonamy jakiegoś trenera, to będzie jaśniej. Dobra, czyli jeżeli chcę widzieć trochę więcej, to muszę coś wygrać. Dobra, postaramy się. Ej. Co się stało? Jakoś mnie teleportowano. Nie wiem, co tu się odwaliło. Nazleaf, easy. Dobra, z Nazleafem to my sobie damy radę. A potraktuj go z low kicka, brawo. Dixon załatwiony. Dobra, dajcie, żebym widział trochę więcej. No rzeczywiście, troszeczkę więcej widzę i tu jest jakiś laptop. Nie wiadomo o co chodzi, ale okej. A, i tutaj jest... Okej. O i zobaczcie, trenerzy, którzy już tutaj wygrali, to Jax i Lance. Kurczę, muszę ich gonić. Nie może tak być, że ja tutaj, wiecie, nie daję sobie rady, że oni sobie lepiej radzą. Kim ty jesteś? Czyli zaraz, tak, ona... A, dobra, rozumiem, słuchajcie, już wszystko rozumiem. Jak ona nas dopadnie, to... No nie. Are you kidding me? Dobra, czekaj. Kurczę, dobra, jeszcze raz. No, serio? Dobra, poczekajmy. Dobra, ona sobie gdzieś tam idzie. I zawraca, tylko ja muszę wiedzieć, kiedy przejść. Bo tam jeszcze będzie jeden dzieciak. Okej, dobra. O to chodziło, świetnie. Dobra, niech teraz ten dzieciak idzie. Dobra, mamy to. Okej, ma to sens, jak widać. Ma to... Dobra, uwaga. Teraz znowu będzie chciał jakiś typ nas dorwać, ale nie możemy na to pozwolić. Dobra, szybko. No ale... Chyba sobie żartujecie? Okej, mamy kolejnych trenerów do walki, więc ja bym z chęcią skorzystał z tych możliwości. Dobra, low kick. Na razie Seba sobie radzi cudownie. Brawo, Seba, brawo. A tutaj podwójna walka. Ojejku, mają Handauera i Markrowa. Jakie piękne połączenie z Johto. Aż miło patrzeć, nie ma co. Dobra, natomiast ty może przywal z jakiegoś Firefanga. Oho, zmiana, dobra. Nie przejmujemy się. Teraz atak na niego, a ty walnij z jakiegoś double kicka. O nie, hejs. Niestety, dobra, double kick robi swoje. Ale ekspionko, potężne ekspionko. I zobaczcie, negatywne emocje zraniły mojego raptora. Który też zresztą ewoluował, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę. Jest już Nidorino, a teraz czekamy na Moonstone'a. No dobra, najważniejsze, że wygraliśmy. Tutaj nie możemy na razie nic więcej. Okej. A mogę się tak jakby cofnąć i podleczyć? Nie no, mogę. Ej, okej. Czyli widzicie, musimy po prostu zrobić to tak, żeby nas nikt nie dopadł. Ale to wcale nie jest takie proste. Serio, ta sala wcale do takich prostych nie należy. No ale dobra, najważniejsze, że teraz widzimy już naprawdę sporą. Ale to i tak ciężko przewidzieć. Nie! A co ja zrobiłem? Nie wiem, nie pytajcie się. Dobra, czekajmy. To jest takie miejsce, w którym się trochę... No ale skąd ja miałem wiedzieć, czy on przyjdzie, czy nie? To może... Dobra, nic nie mówię. Dobra, szybko. Czekajcie, bo ten dzieciak też tutaj przechodził tędy. Znaczy, no ja widzę tylko tam na chwilę go. Dobra, coś widać niby, ale to też naprawdę przez niedługą chwilkę. Dobra, teraz poczekajmy. Nie. Dobra, znowu się tak trochę baguje. Trzeba uważać. Dobra, teraz. Okej, tutaj już wszystko wiem. No ale jak miałem przewidzieć, czy on przyjdzie, czy nie? Ej, dobra, w tym momencie... Dobra, to nie ma tragedii, jak w tym momencie zostajemy. Dobra, muszę zobaczyć, czy widać tam tego dzieciaka. Nie no, tamtego, co idzie tam dalej, nie widać. To jest masakra jakaś. No dobra, ruszamy. No ale skąd ja miałem wiedzieć? Ej, to jest masakra jakaś. Skąd ja miałem wiedzieć? Gdzieś tego nie idzie przewidzieć. Dobra, poczekajmy chwilę dłużej, po prostu nie od razu, tylko... Dobra, teraz na przykład... No ale... Nie, to jest nienormalne dla mnie. Serio, ta sala nie jest do końca normalna, mówię wam. Te negatywne emocje i takie tam... Nie no, super, no naprawdę, ciekawe jak ja miałem to ogarnąć. No ale przecież nie da się. Ej, nie wiem, mam wrażenie, że robię coś nie tak. Dobra, poczekajmy, jak on będzie znacznie dalej, może... Dobra, teraz. No ale to jest nienormalne, nie da się, słuchajcie, mam wrażenie, że nie da się tego. No ale...
O co chodzi? O co chodzi na tej sali, ja się pytam, no dlaczego? No, no nie, no po prostu no nie jestem w stanie tego wyczuć, ale... Dobra, próbujemy kilkukrotnie, w końcu się musi kiedyś udać. O, 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 o. Dobra, słuchajcie, nie wierzę. Teraz nie mogę tego zepsuć. O kurde. Nie, nie! Dobra, zaczynamy w tym momencie, nie jest źle. Dobra, już bałem się, że będę musiał znowu zaczynać, wiecie, od początku czy coś. Nie wierzę, dotarliśmy. Ej, to jest lider chyba, słuchajcie, to jest liderem. Dobra, okej. Zobaczmy, co ma w komputerze, ale raczej nic się nie dowiemy. Dobra, zagadajmy. Tak, jak widzę, przeszedłeś mój test. Powiedz mi, jak masz na imię? Judy. Rozumiem. Okej, o co chodzi? Jestem Vega, lider tutaj sali w Crater Town. Kiedy pierwszy raz przybyłem tutaj, tak, to poczuł tą dziwną atmosferę tego miasta. Okej. Tak, wielu tutaj ludzi jest takich, mówisz, w tym mieście dziwnych. Tak, i strach jest w stanie zniszczyć największe armie. Rozumiem. I zamierzasz wykorzystać strach, żeby im nie pokonać. No zobaczymy. Masakra, on wygląda trochę jak... Agent Smith z Matrixa. Co trochę śmieszne jest, bo pamiętam, jak jeszcze byłem kiedyś, słuchajcie, w liceum. I też nie wiem, co, to było dawno temu, z 10 lat temu ponad. Ale pamiętam, że właśnie przyszedłem kiedyś tam na jakąś uroczystość w garniturze, w ciemnych okularach, i wszyscy mi mówili, że wyglądam jak Agent Smith. I ten koleś też tak wygląda, więc może to jakieś specjalne skojarzenie, kto wie. O kurde, Lipard i 28 level, ej! To niesprawiedliwe, że oni mają 28 level, lol. Dobra. Zmienia Pokemona, lol. Absol. Ej, kurczę, powiem wam, że teraz czuję się oszukany. Ej, serio, teraz się czuję oszukany. Że mam niższy level, masakra. Gra nie dała mi expić, a przeciwnicy są mocniejsi. Dobra, low kick. Wow, Absol, cios krytyczny, cudownie. Ale jestem zażenowany, że no będę musiał chyba poświęcić Pokemona. No właśnie zastanawiam się. Właśnie się zastanawiam, czy tak, czy nie. Dobra, wiecie co, zmienimy na... No nie wierzę, Super Potion, no jak możesz, jak możesz. Ej, spróbujmy użyć Toxic Spikesów, nie wiem czy się uda, ale... Wow, dobra, raz rzucę, no szkoda, że nie dwa razy, ale... Ach, te negatywne emocje robią swoje. No dobra, niestety. Dobrze, że nie zmieniałem. O! On się też zatruł przez Poison Point. No, Nidorino, zrobiłeś swoje, przyznaję. Ej, naprawdę, zrobił swoje. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz bez paniki. Może dajmy Zorro. Ja wiem, że on jest w tej formie, w której może być mu ciężko, ale... Ale niech próbuję. Przeżyj, przeżyj, przeżyj. Ale fart, rozwalamy go. Nie ma opcji, żeby tego przeżył. Po takim kanterze. Brawo, Zorro, brawo. Dobrze, dobrze, Zorro, no właśnie, on biedny nie XP. Sneasel. Ciekawie. Dobra, ja muszę poświęcić Pokemona niestety, ale znaczy poświęcić, mamy Quick Attack, ale on ma Fake Outa, no to GG. Super. Seba, wchodzisz ty, dawaj też z Fake Outa. Im dłużej będzie to trwało, to tym lepiej, bo wiecie, trucizna zawsze coś tam rani. No dobra, no i teraz to raczej go nie wyprzedzę. Metal Claw raczej załatwi... Nie załatwi sprawy. Easy. Nie, no dobra, słuchajcie, źle nie jest. Zboostowaliśmy atak, ale Lipard raczej się tym nie przejmie. No ale dobra, nie zmieniajmy. Działa trucizna, to najważniejsze. Próbuj z low kickem. Oj, Fury Swipes, to kończy robotem. A liczyłem, że dwa razy uderzy. Ajajaj, niedobrze, niedobrze. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że Sumo, no przepraszam bardzo, ale on musi sobie poradzić. Jeszcze ma Fake Outa, więc nam tutaj tą walkę przedłuży, a przy okazji obije. Brawo. Dobra, Force Palm. Jak kończyć, to kończyć. Mimo niższych leveli poradzimy sobie bez problemu i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Dobra, a bij sobie ile tam chcesz. Force Palm. Cudownie, dziękuję, dobranoc, mamy tą. I widzicie, lider Vega... Pokonany. O, i Cerber jeszcze ewoluuje do tego. No nie, no po prostu cudowna walka. Słuchajcie, no z taką ewolucją to aż człowiek ma ochotę.
ma ochotę walczyć. Zobaczymy oczywiście Cerbera w jego pięknej, wyższej formie. No jaki on ładny, no jaki on ładny. Aż nie mogę się napatrzeć. Piękny handum, naprawdę. Piękny. No i co, Vega, co Vega? Przegrałeś. Vision Badge jest moje. Ciemne okularki, cudownie. Dobra. Teraz mogę do 40 levela, mogę używać kata. Poza walką, super. I dostaję TIF. Też bardzo fajny TM, więc narzekać nie będę. Przyda się do kradnięcia przedmiotów jak najbardziej. Unikaj cień i pozostań w świetle, jak to możliwe. O proszę. To jest chyba nawiązanie do cieni, wiecie, tak jakby chciał mi coś powiedzieć. Masakra, okej. No ciekawie, ciekawie. Co jest? Chyba się przemieszczą, coś czuję. Dokładnie. Dobra, poszli sobie stąd. Czyli teraz, dobra, na południe od Crater Town. Dobra, no na południe będziemy tak iść. A jakże, no bo w sumie gdzie indziej? Gdzie indziej to nie ma gdzie się kierować, absolutnie, słuchajcie. Co mogłem zrobić tutaj, to ogarnąłem. I to jest najważniejsze. W ogóle sobie połapałem też trochę Pokemonów, więc, znaczy trochę, no nie jakoś dużo, ale stwierdziłem, że no, co łapię, to się będę chwalił troszeczkę. Czekajcie, kto tutaj doszedł? O, bardzo kreatywnie nazwałem żeńskiego Nidorina Raptorka. Bardzo, bardzo kreatywne, nie ma co. Czy tak to łapałem coś jeszcze nowego? No w sumie, nie wiem, czy już pokazywałem resztę Pokemonów, które... A, właśnie, nazwałem, znalazłem, słuchajcie, Ditto, który nie ma pełnej nazwy, bo była trochę za długa, ale nazwałem go Maskaradnik. O, i to jest takie nawiązanie, do którego nie wiem, czy będziecie wiedzieć, z czym jest związane, ale może ktoś będzie wiedział, kto was tam wie. Natomiast, no, reszta Pokemonów to tutaj raczej znane i lubiane. No i teraz nic, tylko expić bardziej, trenować. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego, słuchajcie, wyjdzie, bo na południe już droga otwarta. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji. I widzimy się już wkrótce. Tak więc cześć i czołem, na razie, hej!